Sezon rezerw rekordu podsumowujemy jeszcze przed ostatnią kolejką, przed meczem w Międzyrzeczu, stąd pewne kwestie mogą ulec, choć nie sądzę, dezaktualizacji ze wszystkich imponujących statystyk zespołu dwójki rekordu. Dwie w szczególny sposób zwróciły moją uwagę. Pierwsza z nich, tylko jedna porażka poniesiona 24 września ubiegłego roku 0-1 w Bojszowach. Ale że zaczęliśmy. No tak, no jak później widzieliśmy, ten teren w Bojszowach jest bardzo niewdzięczny, bo oni skromnie dosyć punktowali, a potrafili wygrać z nami czy z Międzyrzeczem, więc zgodnie lali te zespoły wysoko osadzone w tabeli. Tak, no przegraliśmy tylko jeden mecz, jakby tamtą rundę już komentowałem, więc skupię się może na tej, że w tej rundzie zremisowaliśmy tylko dwa spotkania. Na pewno imponuje to, jak graliśmy u siebie, bo u siebie strzeliśmy 34 bramki i to się już nie zmieni, bo już u siebie nie zagramy. Straciliśmy tylko jedną i to jeszcze ze spalonego właśnie meczu z Zetką Tychy, więc no, runda na pewno, myślę, że śmiało możemy podsumować, bo ten awans jest. Ta runda na pewno była bardzo, bardzo udana. Na wyjazd zagraliśmy trochę skromniej, bo mniej strzelaliśmy, trochę więcej traciliśmy, ale też trzeba przyznać, że te mecze na wyjeździe mieliśmy trochę cięższe i stąd ta różnica bramek jest trochę mniejsza na korzyść z punktów meczów domowych. To pozostajmy jeszcze na moment przy statystykach. Ta druga, która zwróciła moją szczególną uwagę, to raptem 20 straconych goli, co jak na defensywę złożoną w zdecydowanej większości z ludzi młodych lub bardzo młodych, budzi respekt. Tak, i to jest taki języczek uwagi, bo no nie ukrywam, też zwracamy na to uwagę, ale wiemy, jak to z młodzieżą mają. No wiadomo, inklinacje, większość dosyć mocno ofensywne i gdzieś tam bardziej myślą o tym, żeby budować niż zabezpieczać. I to jest taka rzecz, która jest mocno na plus, bo my w samej tej rundzie straciliśmy tylko 5 bramek. Tak jak powiedziałem, jedną tylko u siebie, 4 na wyjeździe. W głównej mierze ten zespół był oparty o zawodników bardzo młodych. No może poza jednym meczem, gdzie jeden doświadczony zawodnik grał w rowie na obronie, a tak to byli zawodnicy bardzo młodzi. Więc to pokazuje, że ci zawodnicy tą konsekwencją, odpowiednim podejściem, odpowiednią koncentracją potrafią dobrze bronić i to też nie było tak, że my po prostu murowaliśmy, tylko graliśmy bardzo odważnie. Także to jest dosyć duży, bardzo duży plus tego sezonu. Podkreślamy wkład biało-zielonej młodzieży w sukces rezerw rekordu, ale nieoceniany jest wkład również rutyniarzy. Mam na myśli Krzyśka Żertkę, Marka Profica, Mateusza Gałdyna czy Sewryna Caputy? No ja myślę, że jestem śmiało, tu mogę zaryzykować stwierdzenie, że bez nich to po prostu byłoby niemożliwe do zrobienia. Bo czy postać Marka, który zagrał dużo, bo 22 mecze, Mateusz Gałdyn tylko pomagał nam tej rundzie, ale też swoje zrobił. Krzysiu Żerdziu zagrał 12 meczy i większość z nich zabronił na zero i był taki dobrym duchem. Sewryn Caputa, który tam swoją energią w drugiej części tej rundy grał na pozycji numer 9 naprawdę nam pomógł. Tu naprawdę nie chodzi tylko o same liczby tych zawodników, tylko wpływ na zespół pod kątem takiego ducha, pod kątem tego, że oni niekoniecznie musieli, a bardzo chcieli pomóc temu zespołowi, bo to nie było tak, że się musiałem jakoś upominać, mimo że mogłem po prostu powiedzieć, że mają zejść, ale zawsze wychodziłem z założenia, że lepiej po prostu pogadać i ludzko postawić sprawę, a oni zawsze wychodzili naprzeciw, że chcą iść, pomóc i to jest piękne i za to im bardzo dziękuję. A teraz przez chwilę o przyszłości. Przyjdzie nowy sezon, nowi ludzie, nowa liga, nowe wyzwanie, szczególnie trudne wobec zapowiadanej reorganizacji czwartej ligi. Dajcie się pocieszyć. Wiesz co, no i gdzieś już myślimy o tym przyszłym sezonie czwartej lidze. Na pewno nie będzie łatwy, bo jak patrzę sobie przez pryzmat tych zespołów, które awansowały poprzednio w poprzednim sezonie do czwartej ligi, czy Drogomyśl, czy Lędziny, no Drogomyśl spadł, Lędziny też miały swoje gorsze mecze, więc to pokazuje, jaki duży jest ten przeskok, jak ciężkie zadanie jest przed nami, też w obliczu tego, co mówisz, że będzie ta reorganizacja i prawdopodobnie ja bym sobie tego tak życzył, żeby z ligi spadało tylko 6 zespołów, a nie więcej. Czyli musieliśmy zająć miejsce minimum 9, żeby się w tej lidze utrzymać.
No jak zawsze przed kolejnym sezonem też będą zmiany kadrowe, wpuszczamy rocznik 0-4, biorących zawodników ustawiamy, ale pod kątem trzeciej ligi będzie pole do popisu dla chłopaków z rocznika 0-5, 0-6, może wiodących zawodników z rocznika 0-7. W kwestii jakby takiej kadrowej czy szkieletu zespołu, to pod tym względem nic nie będziemy zmieniać, coś co funkcjonowało. Ciągnę jeszcze Marka, ciągnę Gaudiego, żeby z nami zostali, żeby pomogli w tej czwartej lidze. Na pewno w pierwszej części sezonu będziemy też korzystać z chłopaków z trzeciej ligi, bo raz, że to jest dla nich fajne wyrównanie pod kątem wysiłku meczowego, no ale też oni na pewno swoim doświadczeniem i tym obyciem na poziomie trzeciej ligi będą nam pomagali, żeby te punkty na początku łapać jak najwięcej. A na razie cieszcie się i wakacyjnego relaksu życzę. Serdecznie dziękuję.